Ostatni wykład tej sesji wygłosi pan profesor Krzysztof Jałkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł wykładu Nobel 2004 – Asymptotyczna swoboda kwarków. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja również pragnę zacząć od standardowego podziękowania organizatorom za to, że mam okazję wygłosić ten referat, ale muszę powiedzieć, że w moim przypadku ten dar miał w sobie coś z puszki Pandory. No bo jak Państwo zapewne wiedzą, wszyscy wiedzą, kto dostał Nagrodę Nobla. Wszyscy też łatwo mogą zgadnąć, że w referacie, który powinien to opowiadać, powinno się odpowiedzieć na trzy pytania. Kto dostał, to znaczy kim byli ludzie, którzy zostali wyróżnieni, za co dokładnie zostali wyróżnieni. No i trzecie pytanie, co z tego wynika, które jest trochę dwuznaczne. Po pierwsze można zapytać, co wynika z tego odkrycia, które zostało wyróżnione Nagrodą Nobla, a po drugie, co wynika z faktu, że akurat teraz zostali oni tą nagrodą wyróżnieni. Tak jak i wszyscy zapewne, którzy mają dostęp do internetu, 11 miesięcy temu oglądaliśmy tą stronę Komitetu Noblowskiego. No i w zasadzie można powiedzieć, że przecież na to pytanie Komitet Noblowski od razu odpowiedział. Odpowiedział, że nagroda została przyznana za odkrycie asymptotycznej swobody w teorii silnych oddziaływań. No i przedstawił wszystkich trzech laureatów. Wobec tego, na czym powinno polegać opowiadanie o tej nagrodzie? Zwykle polegało po prostu na tym, tak jak u nas w Instytucie, ponieważ ja mam zwyczaj tego dnia, kiedy przyznaje się nagrody, siedzieć przy komputerze i zwykle jako pierwszy albo jeden z pierwszych odczytuję te wyniki, no i informuję wszystkich kolegów, więc to miało konsekwencję taką, że mnie poproszono, żebym wygłosił referat na ten temat i tym, którzy nie mieli czasu, żeby to uważnie przeczytać i żeby ewentualnie sprawdzić, co dokładniej można się dowiedzieć o tej nagrodzie, opowiedział coś. Ja ani nie jestem specjalistą w dziedzinie chromodynamiki kwantowej, ani w ogóle kwantowej teorii pola, no więc stanowiłem taki dość dobry przykład człowieka, który mniej więcej wie, o co chodzi. Jak trochę więcej się nauczy, to będzie mógł kolegom wytłumaczyć, o co tu chodziło. Taki też referat wygłosiłem. No, niestety Rainowi Kulesie to się spodobało na tyle, że doszedł do wniosku, że powinienem to powtórzyć na zjeździe fizyków. Dlaczego mówię niestety? No bo w międzyczasie zdarzyło się dość sporo rzeczy. W szczególności parę miesięcy temu przeczytałem w Postępach Fizyki artykuł pana Piotra Hankowskiego na ten temat. No i spieszyłem się, bo stwierdziłem, że pan Piotr Hankowski niewątpliwie znacznie więcej ode mnie wie na temat kwantowej teorii pola. Głębiej mógł zrozumieć, na czym polega to odkrycie. No powinienem wobec tego zapewne swój referat przerobić tak, żeby był głębszy. No ale pocieszyłem się, że za to ten kolega jest młodszy ode mnie, więc ja mogę powiedzieć, jak to się wtedy odbierało 30 lat temu odkrycie, może coś to pomoże. Niestety w następnym numerze Postępów Fizyki znalazł się tłumaczenie artykułu Franka Wilczka. No i tu już sytuacja stała się beznadziejna. No cóż, ja mogę więcej powiedzieć, jak to było 30 lat temu od samego autora odkrycia. Mogę oczywiście zreferować kompilację tych dwóch artykułów, no ale to Państwa zapewne na śmierć zanudzi, a zwłaszcza czytelników Postępów Fizyki. No więc postanowiłem, że jedynym wyjściem jest zrobienie z wad mojej sytuacji zalety. To znaczy ja udam, że nic się nie stało i zreferuję Państwu w przybliżeniu tak samo, jak to robiłem 11 miesięcy temu kolegom w Krakowie tą nagrodę. To znaczy postawię się w sytuacji człowieka, który wiedział tyle, co typowy fizyk o asymptotycznej swobodzie, no i odebrał jakoś tą informację i postarał się ją przetworzyć. No więc po pierwsze ta informacja, kto dostał nagrodę. No tu od razu właśnie na przykład dość długo trwało, zanim ustaliłem, jak brzmi pierwsze imię Policera, bo on go absolutnie nigdy nie używał w żadnych pracach, no ale to się udało zrobić. Aktualne ich zatrudnienie jest takie, że Gross pracuje w Santa Barbara, Policer w Pasadenie, w Caltechu, a Wilczek w MIT. No więc to jest dosyć jasne. Co można o nich powiedzieć? No więc niewątpliwie ludzie, którzy na ten temat wcześniej niewiele wiedzieli, to mogli w ubiegłym roku stwierdzić, że to wyróżnienie trafiło do fizyków z tak zwanej najwyższej półki. No jak mierzymy jakość dorobku naukowego? Patrzymy naturalnie na publikacje i cytowania. No więc ci trzej fizycy, niezależnie od różnic, o których za chwilę powiem, bardzo niewątpliwie się wyróżniają tymi wskaźnikami. No na przykład Gross
miał 22,5 tysiąca cytowań ze 117 prac, Wilczek 22 tysiące z 216 prac, a Policer 10,5 tysiąca z zaledwie 50 prac. Także akurat jeśli chodzi o liczbę cytowań na pracę, no to Policer był pierwszy, Gross drugi, Wilczek trzeci. Jeśli chodzi o liczbę publikacji, Wilczek pierwszy, Gross drugi, Policer trzeci. Jeśli chodzi o liczbę cytowań, no to jak Państwo widzicie, Gross pierwszy, Wilczek drugi, Policer trzeci. No trzej niewątpliwie bardzo wybitni fizycy, z tym, że widać, że o bardzo różnych temperamentach, bo jednak to, czy ktoś w ciągu 30 lat kariery naukowej napisał 50 prac czy 200, no to bardzo wyraźnie ich różni. Teraz widzicie tu Państwo jeszcze takie dwie cyferki na końcu, które nie są wbrew pozorom miejscami dziesiętnymi, bo ja nie oznaczam przecinkiem tylko kropką. I to jest taki tajemniczy wskaźnik H, który pojawił się w ciągu ostatnich 2 tygodni, czyli wskaźnik Hirscha. Nie wiem, czy Państwo już się z tym zapoznawali. To jest taki dość niebezpieczny moim zdaniem pomysł, bo jeżeli się sprawdza czyjś dorobek naukowy, badając dokładnie, ile miał prac, jak one były cytowane, obliczając sumę cytowań, średnią, jeszcze parę innych rzeczy, można dyspersję, medianę i tak dalej, no to dowiaduje się czegoś na temat tego, jak ten dorobek był odebrany przez społeczność fizyków. Natomiast oczywiście urzędnicy są nieszczęśliwi, jeżeli muszą tyle rzeczy naraz uwzględniać i bardzo by chcieli mieć jeden wskaźnik. No i to jest taki właśnie jeden wskaźnik. Mianowicie to jest liczba, która mówi, ile prac opublikował delikwent z co najmniej tyloma cytowaniami. Czyli te liczby oznaczają, że Gross opublikował 66 prac, które miały 66 cytowań albo więcej, Wilczek 68 prac, które miały 68 cytowań albo więcej, a Policer 34 prace, które miały 34 cytowania albo więcej. No i widzą Państwo natychmiast na tym przykładzie, może po to między innymi to pokazałem, żebyście Państwo no, walczyli przeciw traktowaniu tego wskaźnika jako czegoś zastępującego wszystko inne. No bo widać, że skoro Policer w ogóle napisał 51 prac, no to nie miał biedaczek szans na to, żeby jego wskaźnik był 66. I z tego naprawdę nie wynika, że jest gorszym fizykiem od pozostałych swoich dwóch partnerów. Może to i prawda, ale na pewno nie wynika to z tego wskazania. To jest taka drobna dygresja. Teraz wróćmy do tego, co o tych laureatach mogliśmy się dowiedzieć, sprawdzając ich życiorysy. No więc lista nagród jest olbrzymia. Dla Grossa Nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego imienia Sakuraja, Nagroda Fundacji MacArthura, Medal Diraka z Triestu, Medal Oscara Kleina ze Sztokholmu, Nagroda Harveya z Technionu, Nagroda Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, doktoraty honoris causa. Dla Wilczka ta lista jest bardzo podobna, tylko wymienione tam, niektóre są takie same, niektóre są inne. Jak Państwo widzą, na przykład medal jubileuszowy Uniwersytetu Karola, doktorat honorowy akurat z Montrealu i tak dalej. W przypadku Policera ta lista jest znacznie skromniejsza, to znaczy mnie udało się dotrzeć tylko do tych samych nagród, które dostali dwaj jego obecni współlaureaci, to znaczy Nagrody Sakuraja i Nagrodę Fizyki Wysokich Energii. Teraz naturalnie dodatkową informacją ważną w tym gronie, no to jest to, co wszyscy Państwo znowu wiedzą, że Frank Wilczek nie przypadkiem nosi polskie nazwisko, mianowicie rodzice jego ojca wyemigrowali z Polski. Jest to zresztą bardzo piękna historia, bo jego dziadek wrócił jeszcze do Polski, żeby powalczyć w wojnie 1920 roku, a dopiero potem ostatecznie osiadł w Stanach Zjednoczonych. No i tam się pobrali z babcią. Jak mówi Frank, jego babcia jeszcze mówiła do niego po polsku. On się niestety nie nauczył tego języka tak, żeby samemu mówić. Jego matka była Włoszką na odmianę z pochodzenia. Wilczek utrzymywał bardzo wiele kontaktów z Polakami. Był na szkole na przykład zakopiańskiej kilka lat temu. No więc mamy jasność, kto dostał Nobla, jak mogliśmy to odebrać. Teraz za co? To sformułowanie za odkrycie asymptotycznej swobody w teorii silnych oddziaływań, to prawdę mówiąc, kiedy czyta się nie fizykom i nie teoretykom, to bardzo często budzi pewne zdumienie. No przecież odkryć można na przykład efekt fotoelektryczny, albo można odkryć jakieś regularności w przyrodzie. Ale jak można coś odkryć w teorii, które jest dziełem no, rąk i umysłów ludzkich? Przecież na litość boską, jak ktoś sformułował teorię, to chyba wie, jakie te teoria ma własności.
No jak się okazuje, to nie zawsze jest prawdą w fizyce teoretycznej. Rzeczywiście teoria, która jest dziś powszechnie uważana za poprawną teorię silnych oddziaływań, to znaczy chromodynamika kwantowa, nie została bynajmniej zaproponowana przez obecnych laureatów. Była już świetnie znana. Kto naprawdę ją jako pierwszy zaproponował, to jest trochę dyskusyjne. Przyczynił się do tego niewątpliwie Lloyd Wheeler. Niewątpliwie Gell-Mann i Fritsch są uważani powszechnie za tych, którzy opublikowali jasno tą teorię. No ale rzeczywiście nikt z tych ojców teorii nie zdawał sobie sprawy, że ta teoria ma własność asymptotycznej swobody. A dlaczego to było takie ważne? Ano dlatego, że wtedy, kiedy nasi laureaci weszli na scenę, to ciągle trwały poszukiwania właściwej teorii silnych oddziaływań. Wcale nie było oczywiste, że chromodynamika kwantowa, to znaczy teoria pola cechowania oparta na grupie symetrii SU3, to jest właśnie ta właściwa teoria, którą wszyscy przyjmą i która się stanie obowiązującą teorią silnych oddziaływań. Jak wszyscy znowu wiedzą, jeszcze od Yukawy, od czasów wymiany mezonu pi, za które dostał Nobla w 1949 roku, wszyscy próbowali najpierw znaleźć teorię, która by opisywała oddziaływania silne między hadronami. Te oddziaływania, te usiłowania, no, jak się wydawało, wpadły w ślepy zaułek, to znaczy ludzie doszli do wniosku, że teoria pola absolutnie sobie z tym nie poradzi. No, taką najbardziej prymitywną i zrozumiałą dla wszystkich przyczyną, dla której ludzie się poddali, było to, że wszystkie dotychczas jedyna teoria, która wtedy dobrze działała, to znaczy teoria oddziaływań elektromagnetycznych, była oparta na rachunku zaburzeń. Otóż rachunek zaburzeń, żeby w ogóle działał, to powinien być jakiś mały parametr. W szczególności na przykład mała stała sprzężenia. W teorii Yukawy stała sprzężenia była rzędu kilkunastu. No więc jak robić rachunek zaburzeń, w którym każdy kolejny rząd, tak na oko sądząc, każdy kolejny rząd rachunku zaburzeń będzie o rząd wielkości dawał większe poprawki niż oryginalny wynik. No sprawa wygląda na beznadziejną. Wielu ludzi uważało, że to znaczy, że w ogóle kwantowa teoria pola nie nadaje się do opisu silnych oddziaływań i że należy na przykład wyłącznie zajmować się macierzą S opisującą rozpraszanie. Wielu ludzi też uważało, że należy używać takiej teorii, w której nie można jej w redukcjonistyczny sposób rozbić na elementy, że teoria tylko wtedy będzie już dobra, kiedy uwzględni wszystkie istniejące cząstki, wszystkie istniejące hadrony, bo istnienie każdego hadronu jest implikowane przez istnienie pozostałych. No, to bardzo pięknie brzmi filozoficznie, ale zdajecie sobie Państwo sprawę, że szansa, żeby wtedy czegokolwiek się dowiedzieć rachunkowo, wydawała się bliska zeru. Sprawa się zmieniła po odkryciu przez Murraya Gell-Manna modelu kwarków, odkryciu, że mnóstwo własności hadronów można znakomicie opisać modelem kwarków. Znowu, jak Państwo wiecie, równocześnie zrobił to Yuval Neyman, któremu niestety w CERN-ie zakazano publikować takiej zwariowanej pracy, także do dnia dzisiejszego tylko jako preprinty cernowskie, a ściślej mówiąc, oczywiście ich odbitki i reprinty krążą po świecie. Gdyby Neyman opublikował, to pewnie uczylibyśmy się nie o kwarkach, tylko o asach, bo on tak nazwał te swoje elementarne składniki hadronów. No i w momencie, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że teoria silnych oddziaływań to nie powinna być teoria oddziaływań hadronów, tylko teoria oddziaływań kwarków, podobnie jak elektrodynamika nie jest elektrodynamiką, w której podstawowymi obiektami byłyby neutralne atomy, tylko podstawowymi obiektami są ładunki elementarne, punktowe ładunki, no to sprawa zaczęła wyglądać bardziej rozsądnie. No i wtedy też, jak wszyscy znowu Państwo wiecie, teoretycznie oprócz tej znanej już od dawna teorii elektrodynamiki kwantowej, czyli teorii opartej na Abelowej grupie cechowania U1, pojawiła się konkurencja, to znaczy nieabelowe teorie cechowania. To ma długą historię, której ja Państwu oczywiście znowu nie będę przypominał, bo każdy to wie. Dość zabawną było sprawą, że pierwsza taka teoria opublikowana jasno i w szczegółach przez Younga i Millsa miała być właśnie teorią silnych oddziaływań.
No ale następnie Glaszow odkrył, że ta teoria świetnie nadaje się do oddziaływań słabych, pod warunkiem, że zapomni się o takim drobiazgu, że bozony pośredniczące w teorii powinny mieć masę zero, a doświadczalnie mają masę znacznie większą od wszelkich cząstek znanych podówczas. No więc z tym, jak znowu wszyscy wiedzą, sobie poradzono. No i ostatecznie teoria oparta na grupie symetrii SU2 krzyż U1 została przyjęta jako właściwa teoria oddziaływania elektrosłabych. Natomiast wobec tego no, wielu ludzi uważało, że przyroda nam coś próbuje powiedzieć. Teoria cechowania oparta na grupie U1 opisywała elektrodynamikę. Dodanie grupy SU2 opisuje nam oddziaływania słabe. No to co jest następne? No SU3. No i rzeczywiście tą teorię rozważamy. Ale pozostawała jedna rzecz, która wydawała się no, uniemożliwiać proste uogólnienie do następnej teorii oddziaływań. Przyczyna była taka, że jak Państwo świetnie wiecie, nikt nigdy kwarków nie zaobserwował jako cząstek swobodnych. No żeby to wyjaśnić, no to trzeba było założyć, że kwarki ze sobą bardzo potężnie oddziałują, tak, że nie da się pojedynczych kwarków wyciągnąć z hadronów. Równocześnie zarówno te naiwne pierwsze wyniki modelu kwarków, jak i późniejsze, wydawały się sugerować, że do mnóstwa zjawisk kwarki w hadronach można uważać za cząstki swobodne, nie oddziałujące między sobą. Więc jak te dwie rzeczy można było uzgodnić? Sprawa stała się dramatyczna w momencie, w którym pojawiły się wyniki, za które Friedman, Kendall i Taylor później dostali Nagrodę Nobla, dotyczące głęboko nieelastycznego rozpraszania leptonów na hadrona. Tam już wręcz okazało się, jak zresztą przeczytałem dopiero z tych właśnie artykułów, istnieje pewna kontrowersja, co zrobił Bjorken, a co zrobił Feynman, więc nie będę może w nią wchodził. W każdym razie dość zdesperowanym doświadczalnikom, którzy nie mogli zrozumieć, dlaczego w ich wynikach przekroje czynne, które powinny zależeć od dwóch zmiennych, zależą tylko od pewnego ich stosunku, wytłumaczono, że to jest bardzo naturalne i zrozumiałe, jeżeli przyjmiemy, że protony, na których rozpraszano w tych doświadczeniach elektrony, stanowią w gruncie rzeczy tylko taką jak gdyby wiązkę punktowych cząstek naładowanych, na których te elektrony się rozpraszają. No ale proszę Państwa, znowu to już był ostatni gwóźdź do trumny tego naiwnego zrozumienia. Jak powiedziałem, proton to miała być po prostu wiązka niezależnych, zupełnie nieoddziałujących ze sobą naładowanych cząstek punktowych. No później się okazało, że różne własności tych cząstek badane bezpośrednio doświadczalnie są takie, że te cząstki to są po prostu kwarki. Jakim cudem te kwarki mogą oddziaływać jak cząstki swobodne, podczas kiedy równocześnie wiemy, że nie ma sposobu, żeby te cząstki wyciągnąć z hadronu? No i tu właśnie nastąpiło to, co dzisiaj każdy student, który zapytany byłby, powiedzmy od czwartego roku, zapytany o to, czy on zrozumiał, za co dostali Nobla zeszłoroczni laureaci, za asymptotyczną swobodę. Aha, to chodzi o to. No i zapewne powiedziałby tak. W elektrodynamice kwantowej, jak Państwo wiecie, jeżeli efektywną stałą sprzężenia, ja tutaj akurat napisałem dość głupio, bo napisałem, że to stała sprzężenia z mierzenia efektu żyromagnetycznego. Oczywiście tu chodzi o zależność od Q kwadrat, więc to należało raczej wziąć amplitudę rozpraszania, która w przybliżeniu Borna jest po prostu alfa przez Q kwadrat. No a jeżeli doda się do niej wyższe rzędy rachunku zaburzeń, to robi się właśnie alfa efektywne przez Q kwadrat. No i ta alfa efektywne zależy od przekazu pędu, nie jest prawdziwą stałą, tylko zależy od przekazu pędu, no i zależy od przekazu pędu tak, jak Państwo popatrzycie na ten wzór, no to jeżeli ten logarytm robi się duży, jeżeli przekaz pędu jest naprawdę wielki, no to mianownik maleje, no i co więcej, w pewnym momencie ten mianownik może się stać równym zeru. Czyli stała sprzężenie efektywna eksploduje. To jest tak zwany biegun Landaua,
który w latach 50., od lat 50. począwszy, był powodem ogromnych dyskusji teoretyków, którzy się bardzo różnili między sobą opinią. Jak Państwo zajrzycie do Bjorkena i Drella, to tam można znaleźć taką zupełnie deprecjonującą uwagę, że to w ogóle nic nie przeszkadza. Ta wartość ku kwadrat, przy której naprawdę mielibyśmy osobliwość, to jest większa od ocenianej obecnie masy wszechświata do kwadratu. No więc zapomnijmy o tym. Oczywiście wcześniej się na pewno różne inne oddziaływania włączą. Nie mamy pojęcia, jak teoria wygląda, nie ma się co tym zajmować. Natomiast byli tacy, jak sam Landau, którzy uważali, że to jest argument za tym, że teoria pola to jest wewnętrznie sprzeczna teoria i należy zupełnie inaczej się brać do tego. Otóż jak znowu dzisiejszy student zajrzy do stosownego podręcznika, no to się dowie, że właśnie Gross i Wilczek i Politzer w 1973 roku obliczyli, że dla chromodynamiki kwantowej ta zależność jest szalenie podobna, tylko jedyna różnica polega na tym, że stała B, która tu jest w mianowniku, jest dodatnia, a nie ujemna. Stała oczywiście dla fizycznych wartości, bo ta stała B to jest 33 minus 2 razy liczba flavorów. Liczba flavorów obecnie znana jest 6, no więc 33 minus 12 to jest bezpiecznie dodatnie. Nawet jakbyśmy odkryli jeszcze kilka dalszych rodzin cząstek, to ciągle byłoby dodatnie. No i wobec tego sytuacja jest odwrotna, to znaczy dla bardzo dużych przekazów pędu ta stała sprzężenia maleje, a nie rośnie. No i znowu każdy student wie, że to się nazywa asymptotyczną swobodą. No i każdy student też wie, że to jest bardzo dobry wynik z punktu widzenia współpracy teorii z doświadczeniem. No bo z tego wynika, że jeżeli będziemy badali procesy, w których przekaz pędu jest naprawdę duży, to stała sprzężenia efektywna jest mała, można bezpiecznie stosować rachunek zaburzeń i można porównywać naprawdę wobec tego zapewne teorię z doświadczeniem. No, tak prawdę mówiąc, oczywiście to wcale nie było to, co liczyli Gross, Wilczek, Politzer i inni w tym czasie. Oni podchodzili do tego znacznie bardziej teoretycznie. Mianowicie chodziło o policzenie tak zwanej funkcji beta w różnych teoriach pola. Ta funkcja beta, to jest zresztą oczywiście związane jedno z drugim, ta funkcja beta mówi nam, jak zachowuje się stała sprzężenia, jeżeli przeskalujemy pędy w problemie fizycznym. Jak znowu Państwo zapewne wszyscy wiecie, stosowanie bezmyślne rachunku zaburzeń w kwantowych teoriach pola, takich jak elektrodynamika kwantowa, prowadzi do nieszczęścia, to znaczy już w drugim rzędzie rachunku zaburzeń dostajemy nieskończone całki, rozbieżne całki. Żeby te całki jakoś, powiedzmy, oswoić, stosuje się procedurę renormalizacyjną. Tą procedurę renormalizacyjną, którą pierwotnie zwłaszcza przeciwnicy nazywali ostateczną herezją, bo odejmowaniem nieskończoności od nieskończoności, żeby dostać wyniki skończone, no można sformułować w sposób, który jest mniej obraźliwy dla matematyków, mianowicie przez równania grupy renormalizacji. Ja oczywiście znowu nie będę nic mówił na ten temat więcej, tyle tylko, że to równanie właśnie nam mówi, jak należy zmienić stałą sprzężenia, przeskalowując wszystkie pędy w danej teorii. No i to jest właśnie definiowane przez tą funkcję Q kwadrat, funkcję beta. No i tutaj, proszę Państwa, sytuacja była taka, że dla elektrodynamiki kwantowej ta funkcja beta jest dodatnia, co oznacza, że stała sprzężenia rośnie z Q kwadrat. No i zajmujący się tym podówczas najsławniejsi teoretycy liczyli to dla różnych innych teorii, no i nieustannie wychodziła im beta większa od zera. Nawet zdołano udowodnić dla bardzo wielkiej klasy kwantowych teorii pola ogólne twierdzenie, że beta musi być dodatnia. Tutaj już wchodzimy, proszę Państwa, w takie meandry historyczne, których mało kto jest pewien. W jednym z artykułów na ten temat przeczytałem, że Kurt Szymancyk, znany świetnie specjalista od teorii pola, współautor z Lehmannem i Zimmermannem tak zwanego formalizmu LSZ, znalazł jakiś przykład funkcji teorii, w której beta była ujemna, ale podobno była to jakaś bardzo egzotyczna i patologiczna teoria. Wobec tego no, uznał, że co prawda z tego wynika, że to twierdzenie nie jest całkiem ogólne, ale no, nic z tego mądrego nie wynikało. No więc złapał Tchufta, który był młodym człowiekiem i miał opinię najlepszego właśnie specjalisty od trudnych rachunków teorii pola i zażądał od niego wyjaśnienia, jaka właściwie jest funkcja beta w chromodynamice kwantowej.
No i wedle różnych wersji tej historii, niestety nie miałem okazji zapytać Tchufta, która z nich jest prawdziwa. Wedle jednej z nich na przykład Tchuft podszedł do tablicy, policzył przez jakieś pół godziny czy też kwadrans i oświadczył, że wynik jest taki. Wedle drugiej przekazał to korespondencyjnie Symandzikowi. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że Tchuft rzeczywiście policzył to i stwierdził, że beta jest ujemna. Tylko że niestety na tym zakończył swoje zainteresowanie problemem. Tego wyniku nigdzie nie opublikował. I najwyraźniej nie był świadom, że to jest rewolucja w rozumieniu fizyki silnych oddziaływań. Niezależnie od tego, podobno w tym samym czasie rosyjski fizyk Kriplowicz również obliczył to i również wiedział, że to jest ujemne, ale on to z kolei na jakimś spotkaniu poświęconym zupełnie innej tematyce, podobno zresztą sam nie był pewien tego wyniku. Tymczasem ci, którzy się naprawdę tym zajmowali, to znaczy przede wszystkim Gross i Coleman, którzy byli czołowymi amerykańskimi specjalistami w dziedzinie teorii, kwantowej teorii pola, no, zlecili swoim doktorantom, Gross Wilczkowi, a Coleman Policerowi, żeby to ostatecznie policzyć i wyjaśnić sprawę. Coleman podówczas między Harvardem a Princeton kursował dosyć regularnie i przekazywał informacje, znowu wedle jednej z tych informacji Gross i Wilczek mieli mieć pierwotnie fałszywy znak i dopiero dzięki temu, że Coleman, który referował Policerowi, co zrobili Gross Wilczek, a Wilczkowi, a Grossowi, co robił Policer, sprawa została wyjaśniona, obydwaj dostali takie same znaki, niewątpliwie stwierdzili, że beta jest mniejsza od zera, obydwaj to opublikowali, przy czym tu znowu jak małe skutki, małe przyczyny mają niespodziewane skutki. Proszę zwrócić uwagę, że Coleman był bardzo zaangażowany w całą tą historię i nie byłoby nic dziwnego, gdyby na przykład Coleman razem z Policerem opublikowali ten wynik jako wspólny. A gdyby tak się stało, to nigdy w życiu nie dostaliby Nagrody Nobla, bo Nagrodę Nobla można dać najwyżej trójce ludzi. Także można powiedzieć, że najbardziej zasłużony w tej nagrodzie jest właśnie Coleman, który dzięki swojemu ograniczeniu, temu, że poprosił swojego doktoranta, żeby się sam pod tą pracą podpisał, umożliwił, że to się kiedyś stało. No i jak Państwo wiecie, to rzeczywiście wtedy już cały świat natychmiast odetchnął z ulgą. Stwierdził, że nareszcie rozumie, dlaczego głęboko nieelastyczne rozpraszanie opisywane jest tak, a nie inaczej, że oddziaływanie między kwarkami można naprawdę pominąć w pierwszym przybliżeniu. Co więcej, można było jeszcze znacznie więcej z tego wyciągnąć. Można było mianowicie w rachunku zaburzeń policzyć następny rząd i sprawdzić, jakie są poprawki. No i jak znowu zapewne wszyscy Państwo wiedzą, długoletnie badania rozpraszania elektron-proton najpierw przy niższych energiach w Stanach, później przy wyższych energiach w Hamburgu, nieodmiennie od tych 30 lat dowodzą, że zależność tego rozpraszania od Q kwadrat jest dokładnie taka, jak chromodynamika kwantowa każe. Ten rachunek dokładnie zgadza się z danymi doświadczalnymi. No więc tak jak powiedziałem, można testować było zarówno wszystkie wyniki z głęboko nieelastycznego rozpraszania doskonale się zgadzały z przewidywaniami chromodynamiki, jak i rozmaite inne. Tutaj, żeby nie wpadać w nadmierną euforię, to można powiedzieć, że to jednak nie wyjaśniło, nie usunęło wszystkich trudności. No dlatego, bo my jednak, kiedy badamy rozpraszanie oddziaływania silne, no to rozpraszamy na sobie hadrony, a nie kwarki. Wobec tego, żeby przetłumaczyć wyniki laureatów i całą chromodynamikę kwantową na wyniki bezpośrednio porównywalne z doświadczeniem, no to trzeba coś zrobić z prawdopodobieństwem, że w hadronach znajdziemy kwark, który oddziaływał i że na koniec te kwarki zamienią się w hadrony, które obserwujemy. W swoim czasie wydawało się, że wszyscy zapomną o hadronach i zgodnie z pomysłem Stermana i Weinberga będą pytać o prawdopodobieństwo, że strumień energii ze stanu początkowego do jakiegoś kąta bryłowego w stanie końcowym się przeniesie, co jest pytaniem, które nie zawiera żadnych osobliwości, żadnych nieznanych funkcji, na które można odpowiedzieć bezpośrednio. No ale okazało się, że wszyscy uznali, że to jest zbyt mało ambitny sposób i w dalszym ciągu walczą o to, żeby jakoś problem tak zwanej hadronizacji, to znaczy zamiany kwarków, które się rozpraszają, na hadrony, które obserwujemy w doświadczeniu, pokonać.
tak jak Państwu powiedziałem już, odchylenia od skalowania Bjorkena, czyli od tego, że funkcja struktury zależy tylko od stosunku Q kwadrat nad P punkt Q, tylko od niemianowanego takiego stosunku zmiennych, też są od 30 lat badane i świetnie się zgadzają. No więc jest zupełnie zrozumiałe, że wszyscy, którzy korzystają z wyników Grossa, Wilczka i Policera, no to naprawdę cytują ich dzielnie. Obydwie te prace zostały opublikowane w krótkiej wersji Physical Review Letters, a w drugiej wersji pół roku później Physical Review. No jak Państwo popatrzycie na liczbę cytowań, to wygląda na to, że rzeczywiście potraktowano ich niebywale sprawiedliwie. To znaczy praca Physical Review Letters miała w momencie przyznania Nagrody Nobla Grossa i Wilczka 2010 cytowań, a Policera 2012. Czyli po prostu każdy, kto cytuje jednego, to cytuje równocześnie jednym tchem i drugą pracę. Praca Physical Review była mniej sprawiedliwie. 1287 cytowań prasy Grossa i Wilczka, a tylko 838. No ale jak to wszystko opowiedziałem, no to jak Państwo widzicie, nasuwa się jedno pytanie. No to czemu na litość boską, kiedy wszyscy zrozumieli, że to jest takie niesłychanie ważne i z tych wyników korzystali, czemu Gross, Wilczek i Policer musieli czekać aż 30 lat na nagrodę? No i ostatnią część tego opowiadania chciałem poświęcić właśnie temu. Mianowicie znalazłem na forum Uniwersytetu Stanforda na tydzień przed przyznaniem Nagrody Nobla taki post podpisany przez jakiegoś fizyka, najwyraźniej mniej więcej w moim wieku, podpisującego się pseudonimem Voigt, który po pierwsze twierdził, że jest zupełnie przekonany, że Nobla dostaną właśnie ci trzej panowie, mimo że nie ma żadnych kontaktów z Komitetem Noblowskim, a po drugie próbował tłumaczyć, dlaczego oni tego Nobla dotąd nie dostali. No i pierwszy właśnie argument był taki, jak wspomniałem, to znaczy, że nie ulega wątpliwości, że przed nimi obliczył tą funkcję beta, obliczył Tchouft. No i wobec tego, mimo że on tego nie skojarzył w ogóle z wynikami doświadczeń głęboko nieelastycznym rozpraszaniem, no głupio było go pominąć i przyznać Nagrodę Nobla, że rzekomo zrobili to jako pierwsi, ci, którzy wcale tego pierwsi nie zrobili. No ale na szczęście, jak znowu wszyscy Państwo wiedzą, w 1999 roku Tchouft i Weltman dostali Nagrodę Nobla za udowodnienie, że łamanie spontaniczne symetrii i wprowadzanie mas do modelu Glashowa-Salama-Weinberga nie psuje renormalizowalności tej teorii. No więc Tchouft już dostał swoją nagrodę, w porządku. Drugie wątpliwości dotyczyły Policera, który, przepraszam, tu oczywiście nie z Newe, tylko to były prace dotyczące czarmonium. Zapomniałem w tej chwili, z kim, nieistotne, to jest pomyłka. Nazwisko się tu wplątało z pracy Grossa Newe naturalnie, która jest bardzo szeroko cytowana. Więc Policer rzeczywiście po tych pracach już nigdy nie miał prac aż tak popularnych. No i jak wspomniałem, było ich niewiele, było ich tylko 50. No więc co prawda to zupełnie nie powinno mieć żadnego znaczenia dla Komitetu Noblowskiego, bo jak wiadomo, Nagrodę Nobla przyznaje się za konkretne odkrycie, a nie za całokształt działalności. No ale niektórzy uważali, że właśnie przyznać Policerowi, a nie przyznać Tchouftowi, no to byłoby strasznie głupio. No więc jak Tchouft już dostał nagrodę, ten powód zniknął. No i wreszcie ostatni powód podany przez tego fizyka, który to już na odpowiedzialność wyłącznie tego anonimowego autora mogę powtórzyć. Podobno Gross się naraził tak wielu fizykom, zwłaszcza europejskim, że jeden z nich związany z Komitetem Nagrody Noblowskiej miał podobno powiedzieć autorowi tego, że Gross może dostać Nagrodę Nobla tylko po jego trupie. No ale ten fizyk zmarł kilka lat temu, więc ta przyczyna też zniknęła. No i teraz na koniec chciałem tylko Państwu uzmysłowić jedną rzecz, że w momencie, w którym te prace zostały napisane i opublikowane, Gross miał 32 lata, był najmłodszym profesorem w Princeton, właśnie dopiero niecały rok chyba był wtedy tym profesorem. Policer miał 24 lata, a Wilczek 22 lata. Obydwaj byli doktorantami. No więc wydaje mi się, że ostatni wniosek, co z tego wynika, to powinien być taki. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi za wykład. Mamy jeszcze chwilkę czasu na jakieś pytania. Kto z Państwa chciał jakieś
pytanie zadać. Bardzo proszę. Proszę bardzo, profesor Wyspiński. Jedno się pytanie bardzo mocno ciśnie. Za niecały miesiąc Komitet Noblowski po raz kolejny zasiądzie. Kto dostanie Nobla? No, z całą pewnością to już nie będzie ta sama dziedzina, bo Komitet bardzo przestrzega zasady, żeby rok w rok nie dawać nagród. Także z całą pewnością nie będzie to fizyka cząstek. No, z roku na rok powtarzają się argumenty, że powinno to być związane z astrofizyką. Ale no, też znowu astrofizyka niedawno miała. Tutaj jest bardzo wiele różnych możliwości. Też powtarza się, że przecież Hawking powinien dostać Nobla. Powtarza się, że powinien dostać Nobla nasz rodak Paczyński. No, z drugiej strony, po ogłoszeniu tego nowego wskaźnika, to pojawiła się pewne nowe niebezpieczeństwo. Mianowicie na liście wszystkich fizyków świata ten nowy wskaźnik H u najwyższych, największych fizyków waha się od powiedzmy 90 do właśnie 60. Jest tylko jeden fizyk, który ma wskaźnik H równy 120. To jest Ed Witten. No więc istnieje takie niebezpieczeństwo, że Komitet Nagrody Nobla może zostać tym jednak zasugerowany. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Nie widzę. To jeszcze raz dziękuję bardzo panu profesorowi.